8 grudnia rozpoczęły się znane w Cieszynie rekolekcje z kawą w tle w Kafe Muzeum. Ostatnie spotkanie będzie miało miejsce dzisiaj, 10 grudnia. Rekolekcje zakończą się mszą świętą w niedzielę w kościele Trójcy Świętej w Cieszynie. W sobotę dość poważny temat. Chcemy porozmawiać z księdzem Manfredem, który pracuje w Oświęcimiu na terenie naszej diecezji, i z księdzem Leszkiem Łusieniem, który właśnie przeprowadzi z nim tę rozmowę, na temat tego, co to znaczy być księdzem w takim miejscu jak Oświęcim i jak być księdzem tam właśnie jako Niemcem. I rekolekcje kończą się w niedzielę o 11 mszą świętą w kościele Trójcy Świętej, gdzie kazanie powie ksiądz Andrzej Kozubski. Te rekolekcje z kawą w tle się przyjęły, co widać, no piąta edycja, tak? Tak, piąta edycja, przyjęły się, ludzie pytają o rekolekcje, czy będą, przychodzą, myślę, że to jest taka stała grupa ludzi, choć też pojawiają się nowe osoby, które są pewno zapraszane przez tych, którzy tutaj są. Ludzie sobie cenią ten spokój, jest to godzina 19 po pracy, czwartek, piątek, sobota, potem niedziela. No taką trochę inną możliwość spotkania się. Jest to spotkanie i z jakimś tematem, ale też jest to spotkanie przede wszystkim z drugim człowiekiem przy właśnie kawie czy przy herbacie. I myślę, że to uświadamia ludziom, że na takie poważne tematy też możemy porozmawiać właśnie przy stoliku kawiarnianym. Właśnie, przy tej kawie w tle. Ja jeszcze tak zapytam, odrywając się trochę od tych rekolekcji, ale tak nie za bardzo. Jak przeżyć ten adwent, żeby go dobrze przeżyć? Myślę, że właśnie ta sztuka uważności, o której gdzieś tam ma mówić ojciec biskup Maciej, jest bardzo ważną, żeby mieć w sobie taką uważność na te rzeczy małe, piękne, może nie, na co dzień niedostrzegalne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.